Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Kamila, gratulować czy nie gratulować punktu? Na pewno gratulować, ale czy te skoki Ciebie cieszyły? Znaczy, na pewno były lepsze, ale czy jest czego gratulować? Myślę, że trochę tam fartu było, że Josephine zepsuła. No i myślę, że jeszcze jutro będzie lepiej i będę bardziej usatysfakcjonowana tym punktem. No właśnie, czyli taki punkt nie smakuje tak stuprocentowo, bo zdajesz sobie sprawę, że troszeczkę tutaj ktoś pomógł, tutaj zabrakło liderki Pucharu Świata, że da się lepiej. Tak, dokładnie. No, ale z tą liderką to był hit. No właśnie, co tam się działo? Co wam powiedziano? Bo taka sytuacja z tego, co myśmy się dowiedzieli, troszkę jak Klemens Murańka w Oberstdorfie, że do teraz nie wiadomo, co się dzieje. Kamila, co tam słychać w wiosce zawodniczek? Dokładnie, też tak usłyszałyśmy, że one tutaj przejeżdżały tak trochę jakby w ciemno, no nie? I że niby dostała ten nie bardzo wiadomo jaki wynik, taki niepewny. Także się zebrała i pojechała po pierwszym treningu. Wszyscy widzieliśmy, jak tylko szybko wsmyka do tego. Czyli Marita była dzisiaj na skoczni? No była, była. Pierwszy trening chyba bodajże skoczyła, z tego co tak się orientuję. No to w każdym razie była, ale szybko znikła z obiektu. Dziwne czasy, ale u was wszystko w porządku. Rozumiem, żadnych niejasności nie było przed wyjazdem już tutaj. Nie, my ogólnie chyba się tylko na samym początku grudnia tak trochę z fizją miałyśmy, a tak to... Tak to u nas chyba nikt. Przeciwciała dziewczyny mają. No. Zapytam jeszcze o ten punkt. Na ile to jest ważne przełamanie? Czy jest coś takiego, bo ja sobie szybko szukam tam na fisie. Kiedy ta Kamila punktowała ostatni raz? To już prawie 2 lata. Wiemy, co się działo przez te 2 lata i pytanie, czy taki punkt to jest realne przełamanie, czy to ja sobie tutaj dopowiadam i czysta statystyka? Myślę, że tak. Na pewno dużo to w głowie zrobi. Takiej pewności zbuduje. No i to olimpiady są potrzebne, nie? No właśnie, bo to wszystko zaczęło się we Frenstacie latem i te punkty trzeba czułać. No, bardzo. Żeby gdzieś pojechać resztę, czaić się na przyszły sezon, to tak. Jaki jest ten sezon? To jest taki sezon, brzydko powiem, na takie przepchanie, przez to jakie są okoliczności, przez to jak mało jest zawodów, czy to jest sezon jak każdy inny z Twojej perspektywy? Dla mnie jest ciężki mega, bo jest mega dużo zawodów w takim krótkim czasie. Wszystko jest tak na kupę wszystko zrobione i takie mamy, że wróciłyśmy z Lahti, miałyśmy kilka dni, dokładnie 3, żeby się przepakować i jechać tutaj. Na przykład z Hinzenbach, jak wracałyśmy, żeby lecieć do Lahti, to mieliśmy tak jakby pół dnia, bo wróciłyśmy późno. Tylko w nocy zrobiłam sobie pranie, rano wstałam taka jeszcze niedospana, powiesiłam do walizki i na lotnisko, także mamy takie wszystko zrobili, wciśli tak jakby w jeden termin, zamiast to tak trochę rozłożyć po tej Japonii, tak jak była Japonia, to tam mogli nam coś wsadzić, no ale nie ja o tym decyduję. Jakie wrażenia po Lahti, bo tam nerwowo było, jeżeli chodzi o grupę chłopaków. Wiemy, co się dzieje, co się działo. Jak wyście to przeżyli? Normalnie. My tam w sumie... Było stresicha. Nie. No to tak w sumie. Jedziemy tam, gdzie coś zaplanują i tyle. O aspekt sportowy też pytam. U nas? Nie, u nas to tak. Wszystko na lajcie. Nie ma niedosytu? Na pewno jest, no ale co zrobimy? Orasznow, czy Ryżnow, jak to mówią w Rumunii, jest mixed, dawno niewidziany. Tak coś czuję nosem, że wystartujesz w sobotę, że będziesz w tym zespole. Jest jakaś taka większa radocha jadąc na taki weekend do Rumunii, wiedząc, że też panowie, że też nareszcie drużyna mieszana? Znaczy, ja ogólnie tutaj przyjechałam z takim nastawieniem, żeby po prostu normalnie zacząć skakać, bo ja się tak męczę na tej skoczni, że to jest po prostu przykre. Po prostu to jest przykre, no i na razie walczę o to, żeby było po prostu dobrze. Także nie nastawiałam się na nic. Fajnie by było, ale no, trenerzy decydują. Skoki to nie jest taka łatwa sprawa, tak mi się wydaje w każdym razie. Co najbardziej jest, co jest największą trudnością dla Ciebie, bo mówisz, że się męczysz. Na pewno to, że nie mogę
z progu oddać takiego dobrego skoku, żeby to faktycznie poleciało. I nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale no mam, nie potrafię do kierunku tak super się odbić, żeby to faktycznie mi ten próg oddał. Timing. Znaczy bardziej kierunek niż timing, bo timing niby jest, ale to i tak wychodzi w miejscu i nie leci. Jak się czujesz fizycznie, psychofizycznie, bo to już końcówka sezonu tak naprawdę i wiemy, że różne były te ostatnie kilkanaście miesięcy. Jak jest dzisiaj, jak jest teraz? Ja ogólnie fizycznie czuję się dobrze. Poza tym, że teraz już jestem taka już trochę zmęczona tym całym sezonem, tymi wszystkimi wyjazdami. No myślę, że psychicznie jeszcze trochę mam do popracowania nad tym, żeby faktycznie to było dobre, żebym pewnie skakała i pewnie startowała, żebym się nie stresowała, że coś mi tam gdzieś nie wyjdzie, tylko tak jak na treningach skakać. A tak to chyba, no, w ogólnej ocenie jest dobrze.